Uśmiech proszę. Dzisiaj ludzie, którzy często mają okazję mówić tak w pracy, zebrali się w Concordia Design w Poznaniu. Wszystko za sprawą targów fotorekwizyty, przeznaczonych właśnie dla fotografów. Są to targi przeznaczone dla fotografów rodzinnych, dziecięcych i noworodkowych. Naszymi wystawcami są rękodzielnicy, są osoby, które tworzą rekwizyty do sesji fotograficznych. To ma uciechę z fotografowania pociech, mógł się tutaj wyposażyć od A do Z. Na targach znajdziecie i tła, i suknie piękne do sesji, mikroubranka do sesji noworodkowych, wszelkie dodatki. O, tutaj za nami są kocyki do sesji noworodkowych. Są także aplikacje potrzebne fotografom do tego, żeby sprzedawać sesje. O stworzenie odpowiedniej atmosfery przy pomocy scenografii dba chociażby pani Ewa. Tworzę duże kompozycje czy wianki, kompozycje dla fotografów do sesji, do wykorzystania, tak samo jak i wianki na głowę do sesji, powiedzmy do pięknych sukienek, czy jakieś kompozycje typu girlandy. Nie brakuje tu rozmaitych akcesoriów, ubrań i rekwizytów, bo sama branża rządzi się różnorodnością. Jesteśmy odpowiedzią na potrzeby fotografów tak naprawdę, bo my wiemy, czego oni potrzebują w danym sezonie, bo już nie ukrywajmy, że to jest praca sezonowa. Inna dekoracja studia jest, kiedy zbliżają się minisesje świąteczne, a inna dekoracja, kiedy jest wiosna i lato. A kiedy już cała scenografia będzie dopięta na ostatni guzik i chwyci się za aparat, to warto mieć na uwadze kilka zasad. Trzeba wartościować sobie trochę sesję, jakby nie skupiać się głównie na zdjęciach, a raczej na emocjach, na rozmowie z rodzicami i takiej otoczce całej tej sesji, bo powiem szczerze, taki w moim przekonaniu tak naprawdę, jeśli chodzi o sesje noworodkowe, to zdjęcie to jest taki efekt uboczny. Inny fotograf, pan Patryk, dodaje, najważniejsze to przezwyciężyć stres. Trzeba się nie bać, działać, iść do przodu, właśnie spotykać się na takich targach, żeby inspirować się, patrzeć, kupić coś, coś się doradzić i po prostu działać. Totalnie się nie bać, bo tak naprawdę, gdy się boimy, no to nam to nie wychodzi, a gdy marzymy o czymś, to jak najszybciej trzeba to działać, żeby spełnić te wszystkie swoje marzenia. Tymczasem piękne sesje fotograficzne nie ograniczają się do robienia samych zdjęć czy przygotowania odpowiedniej scenografii. Często wiążą się z postprodukcją i współpracą informatyczną. Zalamo to jest taka platforma, dzięki której klient właśnie Czarka przez internet już ogląda sobie wygodnie na telefonie zdjęcia, które Czarek zrobił w trakcie sesji. Decyduje, które mu się najbardziej podobają, czy chce z nich odbitkę, czy chce z nich fotoobraz. I jednym kliknięciem przesyła to swój wybór. Następne takie targi odbędą się 17 września w Warszawie. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.